Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj chciałabym Was zachęcić do ulepienia własnych pierogów. Przy pierogach ważne jest ciasto. Przepisów na ciasto pierogowe jest sporo. Ja wykorzystuję dwa. Jedno to tylko mąka i woda, a drugie to mąka, woda i odpowiednia ilość jajek w zależności od przepisu. Jeżeli chodzi o różnicę między ciastem z wodą a tym z jajkiem, to oczywiście to z wodą jest łatwiejsze, ale trzeba pamiętać, żeby dodać wodę ciepłą. A jeżeli chodzi o ciasto z jajkiem, to moim zdaniem po ugotowaniu pierogi w ogóle się nie sklejają. Do ciasta warto dodać również gałkę muszkatołową, ona fajnie podkreśla smak ciasta pierogowego. Ciasto na pierogi trzeba wyrobić. Warto je potem zawinąć na chwilę w ściereczkę, by troszkę odpoczęło. Następnie wałkujemy ciasto dość cienko. To zależy, jakie lubicie pierogi. Ja lubię raczej z cienkim ciastem, więc staram się wałkować dość cienko na lekko mączonym blacie i wycinamy kółka. Na klasyczne pierogi wystarczą kółka wycięte szklanką. Następnie zlepiamy pierogi i robimy falbanki. Zaczynam od jednej strony i robię palcami delikatne falbanki. Pierogi tak zrobione nie tylko ładnie wyglądają, ale i nie rozkleją się podczas gotowania. Drugim sposobem są falbanki, takie warkoczyki, zachodzące na siebie. Zaczynamy zlepianie pieroga od drugiej strony i w podobny sposób jak poprzednio, tyle tylko, że falbanki zachodzą na siebie. I mamy taki warkoczyk. Jeżeli chodzi o pierogi z owocami, zazwyczaj pozwalam sobie na odrobinę grubsze ciasto. Moim ulubionym sposobem są falbanki. Możecie też zrobić wersję leniwą, czyli zamiast robienia falbanek możecie widelcem zrobić rand, tak jak w moich ciasteczkach grzybowych. Inaczej sytuacja wygląda przy uszkach. Ja tutaj zawsze kładę farsz na rand, następnie zawijam ciasto, zaklejam i przy pomocy małego kieliszka, na przykład do szampana, wycinam półksiężyce. Zlepiam rogi półksiężyca i wywijam jakby brzuszek. I uszko gotowe. Robienie uszek jest naprawdę bardzo, bardzo proste. W ten sposób możecie też robić pierogi, tylko nie sklejać potem rogów. Innym rodzajem pierogów są ravioli. Najpierw na cieście układam farsz, następnie drugim płatem ciasta przykrywam, dociskam na łączeniu i przy pomocy radełka przecinam wzdłuż i w poprzek. Dzięki temu uzyskuję takie ładne, kwadratowe pierożki. Bez względu na to, jaki kształt wybierzecie, pierogi wrzuca się do wrzącej, osolonej wody i gotujemy kilka minut od ponownego zawrzenia wody, czyli od momentu, kiedy pierogi wypłyną na wierzch i muszą nam jeszcze chwilkę popływać. Potem możecie pierogi podsmażyć, polać śmietaną czy podać w inny, swój ulubiony sposób. Życzę Wam smacznego i mam nadzieję, że chociaż troszkę pokazałam Wam, że lepienie pierogów jest naprawdę bardzo proste. Po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.